Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Arturze, poproś o mikrofon, bo ci wysyłam zaproszenie, ale coś mi nie działa. Także za chwilę będziemy rozpoczynali. Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski będą naszymi gośćmi. Czy się w ogóle słyszymy? Od tego zacznijmy. O, jest już Tomasz. Cześć, Arturku. Witam serdecznie. Tomasz, dzisiaj, to cię uprzedzę troszeczkę, debiutować będzie w naszej audycji Artur Kmiński, kolega redakcyjny. On w ogóle będzie debiutował. Także trochę wyrozumiałości bym poprosił od wszystkich Państwa. Natomiast nie mogę Artura jeszcze dodać, nie wiem czemu, natomiast ty jesteś. I jedna mała uwaga dla wszystkich. Przepraszamy najmocniej, mamy problemy techniczne z połączeniem się z Krzysztofem Wyrzykowskim. A, ja myślę, Arturze, dzień dobry. Słychać mnie, tak? Bardzo dobrze, ja cię słyszę. Wydaje mi się, że Krzysztof jest rozchwytywany, bo będąc we Francji, sam sugerowałeś, że może dojść do takiej sytuacji. Tu Iga Świątek, tu Le Mans. Tu jeszcze Majka dzisiaj dobrze na Dauphiné pojechał, to co jeszcze mu możemy wymyślić? Chłopak nie ma czasu, a o, Dżokowicz wygrał, pewnie oglądał tenis. I gdzie on się będzie Radiem Rebelian zajmował? No, Arturku, no. On bardzo chciał. Ja przepraszam, zdradzę trochę kulisy, rozmawiałem z nim, bardzo chciał, ale mówi, że ma faktycznie problemy techniczne. Ja domniemam, że on jedzie do Polski, co zakomunikował, ale mówi, że przez ten Le Mans chce przejechać. Żeby nikogo nie przejechał w tym Le Mans. A może on tam wystartuje i on zrobi sobie nie 24 godziny, tylko tydzień, no, 7 no, dni. Na przykład. No, z Krzysztofem jest wszystko możliwe. Może tak młodo nie wygląda, ale duchem jest młodziutki, tak jakby miał 18 lat, więc pstro mu w głowie i może wymyślać różne rzeczy. Dokładnie. Dobrze, to w takim razie minęła godzina 19.30. Rozpoczynamy rozmowy Radio Rebeliant. A dzisiaj naszymi gośćmi w niedzieli o sporcie będzie Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski, ale tak jak wspomnieliśmy, Krzysztof ma problemy techniczne, więc będzie gościem w następnej audycji. Na pewno mamy takie zapewnienie, więc serdecznie witam Ciebie, Tomku, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, chociaż dzień jest jeszcze, niby kiedyś było do 18, trudno wyczuć. No to niech będzie dzień, dobry wieczór. No ja też mam ten problem, że nie wiem, czy mówić dzień dobry, czy dobry wieczór, więc jak jest widno, mówię dzień dobry. Przywitam również współprowadzącego Artura Pniewskiego. Dzień dobry, Artur, słyszymy się, widzimy się. Dzień dobry. Cześć, witam. Słuchających i witam pana Tomka. Żałuję, serdecznie. Że Krzyśka nie ma. Mogę mieć taki pomysł, Arturze? Tak, proszę. Jeden Arturze i drugi Arturze. Jak chcecie, to ja mogę naśladować Krzysia i prowadzić rozmowę sam ze sobą, udając Krzysztofa. Rewelacyjnie, ja jestem za. Ja również. Tomeczku, drogi, ja dzwonię z Paryża. Powiedz mi, Tomeczku, co ty dzisiaj robiłeś? Czy coś oglądałeś, bo ten Dżokowicz grał doskonale. Ale wiesz, Tomeczku, nie mogę z tobą długo gadać, bo tam coś muszę zrobić. Małgosia mi kolację szykuje. To fajnie, że zadzwoniłeś. No to cześć, do jutra. Tak wyglądają rozmowy z Krzysiem. A to ja miałem troszeczkę dłuższą, bo nawet zdradził mi parę fajnych, ciekawych pomysłów, ale to znaczy nie tyle pomysłów, czy spostrzeżeń, bo się go podpytałem o tą prasę francuską. Co tam piszą o Idze, zwłaszcza L'Équipe, no i jego gazeta, więc zdradził mi tutaj, że no prasa jaka jest, to no taka jak była, czyli za dużo nie piszą, jakiejś euforii nie ma, więcej piszą o Sabalence, więcej piszą o Karolinie Muchowej, a Iga gdzieś tam sobie mówi. Ale wiesz, to wynika z faktu, że Francuzi zawsze byli zakochani w Rosjanach, jeszcze kiedyś za czasów cesarstwa, carów, imperatorów,
No to była przecież wielka przyjaźń. Oczywiście Napoleon im tam spalił tą Moskwę i go tam przegnali, ale później to było wszystko ok, bo o ile się nie mylę, to przecież aż sprawdzić, czy nie, że car Aleksander to ma główny most w Paryżu. O, wiesz, ja parę ma takich ciekawostek, czytając różne, ale tego to kroniki to, tego nie słyszałem, powiem szczerze. Ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do zadawania pytań. Wykorzystajcie ten moment, że jest z nami Tomasz Jaroński, bo rzadko to bywa. No bo aby... już wchodzę, już odpowiadam, żeby to. Pon Aleksandra III, most w Paryżu, wybudowany pod koniec XIX wieku na otwarcie wystawy światowej. No i na cześć cara masz główny most w Paryżu. Dobrze, że jeszcze nie ma mostu Putina, ale może będzie. A to spokojnie do polityki zaraz, ale wiesz co, możemy chwilę o polityce również porozmawiać. To, ale ja ci ciągle przerywam, musisz się do tego przyzwyczaić, co? Ale ja wiem, że ty mi wiecznie przerywasz, ja się już do tego przyzwyczaiłem, także nie ma problemu. Ja zaraz głos w ogóle oddam mojemu imiennikowi, ale z tą polityką to jest tak, jak rozmawiałem z Krzysztofem, to on mi mówi, wiesz, słuchaj, no nie ma tej takiej prasy w miarę dobrej o Idze. To jest spowodowane, no jak się wypomina Francuzom, że my żeśmy ich uczyli jeść widelcem i tak dalej. Mówi, no to czego my się mamy później spodziewać od Francuzów? No i tak właśnie to mniej więcej wygląda ta prasa francuska o Idze Świątek. Ja w tej chwili oddam głos Arturowi, Tomku, ale cały czas jestem, także ja będę teraz przerywał. Proszę bardzo, Arturze. No osobiście jestem bardzo zawiedziony tym, co mówisz o Idze i o Francuzach, bo liczyłem, że po tym sukcesie coś się zmieni, no ale jak słyszę to... Nie, to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest tak, że tylko no, Iga jest takim, powiedzmy, słabym obiektem zainteresowań we współczesnych czasach. Oprócz tego, że spadają mi te przykrywki od tych garnków, które dostaję, no to nic tam wokół niej się takiego sensacyjnego nie dzieje. Gra dosyć równo, jak maszyna, niemalże, chociaż mój kolega Tomek Wolfke, to podobał mi się ten wpis, gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że to jest tak jak różnica pomiędzy Iga, to jest taka solidna kuźnia, a nie pracownia rzeźbiarska, tak jak powiedzmy była Agnieszka Radwańska. Ale jak była Agnieszka Radwańska, to wszyscy mówili, no nie do bani, ona za słaba, za słabo serwuje. Co z tego, że w jej grze jest wirtuezeria, ale nie ma efektu, przychodzi silniejsza zawodniczka, to ją... oczywiście punktuje, a teraz mamy odwrotnie, mamy taką silną zawodniczkę, która rzadko chodzi do siatki, piękne ma zagrania, ale takie z głębi kortu i myślę, że we współczesnym świecie to nie bardzo się podoba, bo lepiej jest znaleźć taki obiekt, o, choćby ta Sabalenka, ze względu na te polityczne konotacje, no to zawsze to może bardziej... Nie słyszymy się, Tomku. Prawdopodobnie telefon zadzwoni. Może Krzysztof dzwoni. Halo, Paryż? Halo, Paryż? Tomku, czy my się słyszymy? O. Jest łączenie. Jest łączenie. Coś tam Tomek znowu nawywijał. Tomku, czy my się słyszymy? Dopóki nie powróci łączność z Tomaszem Jarońskim. No, dobry wieczór, panowie. No nic, szyjcie tą audycję, szyjcie. No szyjemy, tylko ja w chwilę zastanowienia weszliśmy na temat Igi Świątek. Ja tutaj postaram się
coś, nieco opowiedzieć, jakie dotarły do mnie wiadomości prosto z Paryża. Oczywiście od Krzysztofa Wyrzykowskiego. To tak jak wspomniałem wcześniej, no nie ma Iga, i tutaj Tomek też o tym mówił. Momencik, ja zaproponuję coś. Tomku, jeżeli mogę cię prosić, bo jakoś dziwnie nie mam cię na mówcy, to wejdź i wyjdź i wejdź jeszcze raz do pokoju, bo ja ci cały czas próbuję udzielić głosu i mikrofonu, ale ty mnie w ogóle nie słyszysz, nie podejmujesz, jeszcze raz próbuję. Może się tym razem uda. Także to Tomasz zaraz do nas, o już Tomasz, zaraz Tomasz do nas wróci. To solidna firma, nie to co ja. Więc nie ma tej prasy takiej w miarę pozytywnej. Raczej ja dzisiaj przeczytałem dwa artykuły L'Équipe i faktycznie tam za wiele nie napisali. Poza tym, że odnotowali fakt, że Iga Świątek wygrała po raz trzeci. No to jak na L'Équipe to bardzo dużo napisali, oczywiście w cudzysłowie. Tak więc... No ale my się cieszymy sukcesem, co by tu nie mówić, po raz trzeci. Chociaż nerwy były czasami przynajmniej u mnie na naprawdę na krawędzi. Żona wyłączała mi wszystko, co tylko możliwe, bo mówi, za chwilę będę musiała dzwonić po nasze służby zdrowotne. No ale emocje czasami są potrzebne. To nie tylko ty tak miałeś, Artur, także pociesz się. Ja jeszcze raz do Tomasza poproszę. Tomku, jeżeli nie możemy się w ten sposób połączyć, mówię o Tomaszu Janowskim, to wyjdź, całkowicie opuść pokój i wejdź jeszcze raz i powinno wszystko działać. Tak więc cieszymy się bardzo. Ja po prostu mimo tych wszystkich nerwów i przyznam się szczerze, że tego trzeciego seta to tak oglądałem, jakby to powiedzieć delikatnie mówiąc, raczej nie oglądałem, bo co piłka źle zagrana przez Igę, to rozłączałem, po prostu wyłączałem. Już doszło do tego, że oglądałem to na smartfonie, bo żona mi powłączała wszystko, co tylko było możliwe w domu, więc na szczęście mi smartfona nie zabrała. I jak była piłka źle zagrana, to ja wyłączałem, jak była. Zacząłem oglądać przystanie tak już permanentnie do końca, przystanie 4-3 dla Muchowej. Otętnie swoim nie będę tutaj mówił, bo co niektórzy mogliby się zdziwić albo się śmiać, a niestety prawda jest taka, że faktycznie ja sobie, to żona kiedyś wpadła na taki genialny pomysł, żeby mi tętno mierzyć, jak ja oglądam jakieś wydarzenia sportowe. Bardzo tak, dobry sposób na oglądanie Igi. Muszę skorzystać. Wyłączanie przy złych piłkach. To jest świetny, świetny pomysł. No, czasami to pomaga, czasami są nerwy jeszcze większe niż i te tętno skacze do góry. Po prostu robi się taka sinusoida, że głowa mała. Ja się śmieję, że na rowerze po prostu, znaczy nie śmieję się, tylko na takim trudnym, ciężkim podjeździe miałem tylko większe ciśnienie niż przy oglądaniu, ale to powiem szczerze, że przy idze tak mam. Tenis w ogóle jest bardzo specyficzną dyscypliną. Dużą rolę odgrywa głowa, umiejętności. Tomku, ja cały czas ci próbuję dać mikrofon. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Arturze, ja mam do ciebie prośbę. Tak. Mówię do współprowadzącego. Poprowadź chwilę, porozmawiajcie. Jest z nami Bremar. Witam serdecznie. Już podniósł łapkę. Więc oddam wam na chwilę głos. Ja spróbuję z Tomkiem się połączyć w inny sposób i jakoś go przywrócić do nas na audycję, dobrze? Także na chwilkę się wyłączę. Spróbujmy. Spróbujmy. Witam bardzo serdecznie. Ja tak się a propos tej Igi zastanawiam, bo ona no dość mocno się udziela też, no bo może nie udziela, ale no ogłasza politycznie swoje poparcie dla Ukrainy. Czy to nie jest przyczyną tego, że no nie jest lubiana w pro, może nie chcę za dużo mówić, prorosyjskim Paryżu, no ale
Ale chyba Djokovic jest bardziej lubiany, a chyba ma wręcz odwrotne konotacje polityczne. Także tak mi się wydaje przynajmniej, że tak może być. A jeżeli chodzi o finał, no to zdecydowanie były nerwy. Na szczęście w trzecim secie przy 2-0 moim psom się zachciało, więc musiałem wyjść. Jak wróciłem, to było 3-3, także już się spokojnie oglądało. Także polecam, jakby ktoś miał problemy, to mu zawsze może sobie psy załatwić i wiedzą, kiedy wyjść. No to bardzo dobre sposoby na odreagowanie. No zdecydowanie już, się... Już drugi poznałem, także muszę załatwić sobie jakiegoś psa. Mogę ci wypożyczyć, bo mam dwa, także wiesz. Fajnie. Będę korzystał przy następnych. No czekamy na Tomka. Parę pytań. Zaraz powinniśmy mieć to połączenie. Natomiast tutaj przepraszam, że wszedłem w słowo. Postaramy się odzyskać to połączenie. Jeszcze raz, aż do skutku. Może Krzysztof zdąży dojechać? No, będzie ciężko z Le Mans. Ale dobra, dobra sugestia. Także proszę bardzo. Jak będziesz szybko jechał, to wiesz. Arturze, ja w ogóle zapomniałem, przepraszam najmocniej, ja ci za chwilę... O. Będziesz jako współprowadzący, współhost, a ja będę próbował w dalszym ciągu walczyć, żeby Tomasz do nas powrócił. Dobrze. To mój debiut, także proszę o wyrozumiałość. Każdy kiedyś debiutował, masz jeszcze Kasię do pomocy, także Kasia zaprawiona w bojach. Kasia pewnie wraca do zdrowia. Kasiu, zdrówka, dużo, dużo zdrówka i wraca jak najszybciej do nas. Tak jest, zdrowia dla ja Kasi. Ja tylko przypomnę co do twojego zdrowia, że co niektórzy jak podałeś swój puls, to myśleli, że to wysokie ciśnienie. O, ciśnienie to ja mam zawsze podniesione. Są tacy w Polsce, co mi podnoszą notorycznie ciśnienie, ale to może nie na tą audycję. Ale o polityce też miało być. No to tak będzie trochę o polityce. Arturze, proszę prowadź. Może poruszysz, bo działo się w sporcie naprawdę w ten weekend bardzo dużo i to dużo z polskimi akcentami i to bardzo dobrymi akcentami, jak chociażby nasz sukces. Tak cały czas się śmiejemy z tego Le Mans, 24 godziny Le Mans, no ale odnieśliśmy sukces, bo polski zespół w składzie, którego jechał Śmiechowski, Hiszpan Alberto Costa i Szwajcar Fabio Scheller, zajęliśmy pierwsze miejsce w LMP2, także to jest ogromny sukces polskiego zespołu, więc tutaj też były emocje, może już nie tak wielkie, no bo to dla miłośników, ale muszę przyznać, że emocje były. Wrócił tak, Tomasz. Tak. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Jakiś kłopot. A pan też jest we Francji? No pan też jest we Francji, tylko nie wiem gdzie, czy w Le Mans, czy w Paryżu? Zawiesił mi się telefon w Warszawie. Wiesz, zawiesił się i nie chciał się łączyć. Musiałem go w ogóle zresetować i dopiero podziałało. Ja uwielbiam prowadzić z tobą rozmowy i audycje. Po prostu nie, zawsze musi być coś. Zawsze. A to mi się wyłącza, a to tobie się wyłącza. Dobrze, wracamy w takim razie. Tomku, my chwilę żeśmy rozmawiali. Znaczy ja zaproponowałem po twoją nieobecność zmianę tematu na Le Mans 24 godziny. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Igi Świątek. I wiesz co, ja zaraz z powrotem Arturowi oddam głos współprowadzącemu. Natomiast wiesz co mnie zastanowiło. Oglądałem transmisję, oczywiście z przerwami jak to ja, bo nerwowo nie byłem w stanie wytrzymać, ale słuchałem Lecha Sidora i Furlana, bo oni komentowali. Furian. I powiem ci, Furian. Furian. Marek Furian. I Marek Furian. I powiem ci szczerze, Furlan ludzie... to był kolarz.
No dlatego mi się myli. I powiem ci, ludzie bez nerwów. Wiadomo, że komentatorzy, ja dosyć często w audycjach powstałem, wiadomo, że komentatorzy no już tyle, są tak doświadczeni i tyle imprez komentowali, że raczej są stonowani, ale te emocje mimo wszystko tkwią, jesteśmy tylko ludźmi. I ja przypominam sobie doskonale, jak ty z Krzysztofem komentowałeś sukces Rafała Majki na tym etapie, w którym jechał po zwycięstwo i go Nibali dzwonił, no to wy żeście na stojąco komentowali, pchamy, to wszyscy pamiętamy. I wiele takich innych. Natomiast oni praktycznie, mało tego, jak czytałem nawet na Twitterze, co wypisują i dziennikarze, i komentatorzy, to Przemek Pozorski z Tok FM nie wytrzymywał nerwowo, a nasz wspólny znajomy Patryk Mirosławski fajnego gifa takiego umieścił, nie wiem, czy widziałeś, wdech, wydech, taka japońska szkoła, wdech, wydech, żeby trochę te... Natomiast oni praktycznie bez takich większych emocji, ja nawet nie słyszałem podniesionego tonu. Ale już to wszystko mogę powiedzieć nawet w imieniu też Krzysztofa Wyrzykowskiego, bo troszkę o tym rozmawialiśmy. Według mnie w tenisie jest, obowiązuje taka chora zasada, czy nie, może nie chora, no bo zasady są tak, że się nie komentuje w czasie gry. I pamiętam, że zwłaszcza do Karola Stopy były pretensje, no bo on czasem nie wytrzymywał i coś tam mówił. I to strasznie gniecie te emocje komentatorów, no bo nawet jak w trakcie gry, jak jest piękne zagranie, publiczność nawet robi takie och, prawda, słychać to, a oni milczą, bo jest zasada, że w czasie gry się nie przeszkadza, tak jak teoretycznie na korcie, że też się tam oklaski nie pojawiają się po ładnym zagraniu, tylko właśnie to takie westchnienie jakby naturalne i spontaniczne. I efekt z tego jest taki, że my siedzimy przed telewizorami, jest, no załóżmy, przełamanie, czy piłka setowa, czy meczowa, no i podskakujesz na fotelu w zależności już, jak ktoś reaguje na takie emocjonalne historie, albo coś tam krzyczy, albo też rękę podnosi i tak dalej, i tak dalej, a ci komentatorzy biedni milczą. I piłka już upadła, wiadomo, że załóżmy set jest wygrany, czy mecz jest wygrany i oni się dopiero włączają. Czyli te emocje u nich są lekko spóźnione i nie są już takie mocne, niż by były w czasie gry. My nawet z Krzysztofem rozmawialiśmy, to wprowadźmy taką zasadę w kolarstwie, to wtedy dzień dobry mówimy, jaki etap, skąd, dokąd i jak kolarze jadą, to nic nie mówimy. Jak przyjechali na metę, to mówimy, kto wygrał i podczas Tour de France 6 godzin, a podczas innych wyścigów 3 czy 2 czy półtorej sobie siedzimy, oglądamy i nic nie mówimy. Ja się z tobą zgadzam, ja to rozumiem wszystko, tylko że wiesz, no jest piłka meczowa, tak? To trzeba powiedzieć. No, ale dwie piłki, wali w siatkę, już tą drugą piłkę serwisową wali w siatkę, no to tu w tym momencie to powinien być, nie wiem, okrzyk radości, jest, tak, a oni spokojnie, no, no mamy to, ale mówię mamy, ci, Iga wygrała. No, przez to, że obowiązuje zasada, że tak jak na korcie, no bo na kortach nawet sędzia prosi o ciszę, jeśli są tam jakieś okrzyki, szurania, czy komuś komórka dzwoni i tak dalej, to jest cisza, ale to jest przeniesione do komentarza telewizyjnego i nie jest kompletnie adekwatne z tym, co dzieje się u widzów. No bo jakbyś siedział z koleżanką, małżonką i ona by była, powiedzmy, średnio zainteresowana, ale gdzieś się tam kręciła i ty mówisz, zobacz, już Iga tutaj wygrywa, zobacz, jak zagrała. I to jest jak bardzo naturalne, a tego w komentarzu telewizyjnym nie ma. I stąd twoja taka sugestia, którą się zgadzam, że te emocje ze strony komentatorów no nie są adekwatne do poziomu emocji telewidzów. Takie jest moje zdanie.
Okej, okay, dobrze, przyjmuję, bo po prostu ja mam sentyment do stacji i do komentatorów, a ja mogę wymieniać stację, tutaj nikt mi nie zabroni, więc mam sentyment do Eurosportu, z którym związany jestem poprzez oglądanie, żeby ktoś nie pomyślał, że poprzez pracę, od 1990 roku. Także rok po narodzinach stacji ja już też miałem Eurosport u siebie. Dobrze. W takim razie ja poproszę Arturze o teraz twój głos i za chwilę przejdziemy do słuchaczy, bo jest już pierwszy, który się zgłosił, Innocenty. Więc Arturze, twoje sugestie. Moja sugestia po tym turnieju i pytanie do pana Tomka, bo poziom kobiecego tenisa dość mocno na tym Roland Garrosie poszedł do góry i wydaje mi się, że powinno troszeczkę, jeżeli chodzi o jak gdyby zrównanie, pokazanie, że kobiecy tenis nie jest gorszy od męskiego, a co za tym idzie. Nagrody i jak gdyby wypłaty za turnieje powinny coraz bardziej zbliżać się pomiędzy męskim i ale żeńskim. Nagrody są równe. Właśnie panie sobie równe są. Kilka lat wywalczyły na zasadzie no prostej w czasach sióstr Williams czy wylatują mi już nazwiska, Woźniacki, no i ta Rosjanka, jakże ona się nazywała, Arturze, pomóżcie. Szarapowa i tak dalej, no to wtedy sobie panie wywalczyły takie same nagrody i wtedy zainteresowanie kobiecym tenisem wzrosło. A teraz panuje taka opinia, nie wiem czy słuszna, no bo mnie trudno oceniać, aż tak mocno nie siedzę w tym świecie tenisowym, żebym mógł się autorytatywnie wypowiadać, więc tylko powtarzam głosy innych, że panie zaczęły teraz grać nudniej. Mniej jest takich finesyjnych zagrań, mniej jest no, takiej jakiejś walki, no bo weźmy choćby Igę Świątek. Ona pierwszego gema przegrała dopiero, seta przegrała dopiero w finale. Czyli jest tutaj dominacja, a telewidzowie, a ludzie, a także widzowie, którzy zasiadają na kortach, no to tak lubią po ludzku no, dopingować tą powiedzmy zawodniczkę, która chce no, wejść o stopień wyżej niż wynika to z rankingu i zawsze, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, no bo oczywiście Polacy dopingują Polkę, Czesi, Czeszkę, ale ci tacy no, bezstronni, powiedzmy Francuzi, jak nie mają jakiejś swojej faworytki, no to tak na ogół się dopinguje słabszego zawodnika. A może, żeby ten mecz trwał troszkę dłużej, a może, żeby był tiebreak, jak już kupiliśmy bilet, no to żeby się nie skończyło tak jak walka Gołoty z Luisem, tylko żeby trwała troszeczkę dłużej. Może to jest przyczyna i może to też jest przyczyna, o czym właśnie Artur mówił po rozmowie z Krzysztofem Wyszykowskim, że jakby zainteresowanie Igą Świątek, o czym też już tutaj mówiliśmy, jest jakby troszeczkę mniejsze, bo ona nie jest takim produktem internetowo-gazetowym i tak dalej, i tak dalej. Może przez sentyment, że Polka zdobywa takie sukcesy, może też patrzymy na to troszkę z innego punktu. Może faktycznie jest nadmiar emocji, a nie widzimy tego, co jest, jak gdyby, czym jest to podszyte. Taka jest moja opinia, ale tak jak mówię, nie jestem tenisowym ekspertem, broń Boże, i nie chcę za takiego uchodźcy. Pomogę wam, panowie, patriotyzm. No nie, patriotyzm. Zupełnie co innego. No tak. No, to już nas przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie nauczyły i te dawne czasy.
Także i teraz to też jest obecne, że kibice, telewizowie no zawsze dopingują zawodników z własnego kraju, dlatego są te hymny, te narodowe stroje. Zresztą jak przy tym jesteśmy, no to ja na przykład nie mogę ścierpieć, nie wiem, może jestem stary i tradycjonalista i konserwatywny w takich poglądach, ale jak oglądam lekko atletykę i na mityngach biegają zawodniczki w kostiumach przygotowanych przez firmy, czy to Nike, czy to Adidas, czy Reebok, czy inne i wszystkie, znaczy te kostiumy są identyczne. Jak oglądałem niedawno bieg na 5 kilometrów pań, gdzie padł rekord świata, no to biegnie 15 zawodniczek, z czego mniej więcej po 5 mają identyczne stroje i nie zawsze z tego samego kraju, no bo i Kenijka i zawodniczka Etiopii ma identyczny kostium. I w rozróżnieniu zawodniczek, mimo że tam napisy się pokazują, ale takie wzrokowe, to bardzo przeszkadza. Jakby były te tradycyjne stroje, czyli nie wiem, Kenijka biegnie w tej zielono-czerwonej, podobne chyba mają Etiopian, ale różniące się stroje, tak jak jest to na Igrzyskach Olimpijskich czy na Mistrzostwach Świata, to jest to dla mnie niewątpliwie bardziej czytelne, że jak Jamajka, no to już musi być na żółto i to jest wtedy fajne. I to mi się nie podoba i nie wiem, przecież mogliby ten swój znaczek wielki walnąć też na stroju narodowym czy klubowym, a wszyscy mają identyczne, znaczy bardzo jest jakiś kilka modeli tych koszulek, które się wszędzie powtarzają. A to ja wrzucę taki trochę łyżki dziegciu do tej beczki miodu, chociaż ty wrzuciłeś. Ja wrzucam bez przerwy. No. Ale to z naszego podwórka, to ja nie będę daleko szukał. No to proszę bardzo. 8 zawodników w tych samych koszulkach na wyścigu kolarskim z 8 krajów do meczku. Nie, no ale to jest co innego, halo. Tu jest, oni reprezentują, jak jeżdżą w koszulkach z innych krajów, oni reprezentują grupę kolarską. A tutaj, tu nie ma jakichś określonych, jeżeli Kenijka biegnie, to jest napisane, że jest Kenia, a nie jest napisana, że to jest grupa zawodowa Nike. De facto tak jest, ale nie ma takiego jak w kolarstwie. Kolarstwo jest tradycyjnym sportem zawodowym już przed wojną, czyli 100 lat temu już było kolarstwem zawodowym. Kolarstwo było sportem zawodowym, nie mogli przecież startować do 1996 roku kolarze zawodowi na Igrzyskach Olimpijskich jako właśnie zawodowcy, i tylko mogli amatorzy. I tu jest co innego, bo wtedy nie masz takiej, powiedzmy to, że Majka jest Polakiem, to jest jakby w wyścigu kolarskim w drugim rzędzie. Najważniejsze, że on reprezentuje zespół z Emiratów, tak? No bo to jest jego praca, on pomaga czy to Jejcowi, czy Pogaczarowi, czyli Brytyjczykowi, czy Słoweńcowi, ale a dopiero później jest Pol jako takie dodatkowe rozróżnienie, że on reprezentuje Polskę również, ale w tym wyścigu jest tylko Polakiem reprezentującym grupę zawodową, a w lekkiej atletyce tak czystej informacji, że to jest jakiś pól, jakiś zespół Nike czy Adidas i to są członkowie tej ekipy, nie ma. Wydaje mi się, że to są jakieś takie dosyć nierozwiązane historie, może wynikające z faktu, że narodowe federacje na przykład mają podpisane umowy z określoną firmą i pewnie pamiętacie Państwo, jakie były afery, jak Jacek Wszoła i Irena Szewrzyńska biegali i skakali w butach Tiger, a tymczasem Polska Federacja Lekkoatletyczna, to już oczywiście lata temu, miała podpisane umowę z Adidasem, a oni dostawali ekstra za to pieniądze i sobie te Tigery zaklejali plastrami, żeby nie było widać tych innych znaczków na butach, a akurat te Tigery
w tym czasie były dużo lepszymi butami i dla tych swoich gwiazd już wtedy były produkowane, jakby dopasowane na zamówienie. Okej, dobrze, przyjmuję to za twoją sugestię, moja jest inna, jak mi Emiraty stworzą dla mnie zespół, to ja też taką koszulkę założę i też mogę w takiej koszulce jeździć, ale muszą dla mnie założyć. Rebeliant Emiraty, zobacz jak ładnie brzmi. O, Machnik, Rebeliant Emiraty Polska. Ohoho, wiesz jakbym się cieszył? No. Dobrze, mamy słuchaczy, mamy, którzy chcą zabrać głos, więc Arturze i Tomku pozwolicie, że teraz oddamy też naszej publiczności mikrofon. Pierwszy był Innocent, zapraszam. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kto kiedy wstał. To moje sztampowe przywitanie. Teraz, jak mówi pan Tomasz Jaroński, to cały czas mi się wyświetla, że mówcą jest Bremer, ale chyba to pan Tomasz ma taki bardzo ładny, niski, radiowy głos i chciałem panu powiedzieć, że bardzo się przyjemnie pana słucha. Ja bywałem na pokojach, gdzie głos był udzielany radiowcom i powiem panu, że nie bez kozery ci ludzie z eteru nieraz robią tam furorę, bo naprawdę słucha się tego z racji tonu głosu naprawdę z wielką przyjemnością, czego podobno nie można powiedzieć o mnie. A, zupełnie pan dobrze. Nie, ale świetnie, naprawdę, świetnie się słucha. Jeszcze kilka kwestii chciałem poruszyć, bo ja tak podniosłem tę łapkę z doskoku, a tutaj widzę, że pomysłem na zabieranie głosu przez słuchaczy jest to, żeby zadawali pytania, ale tam ad vocem kilku kwestii. To znaczy tak, co do strojów, bo był tu poruszony temat strojów. No tu co do kolarstwa, to bardzo ładnie pan wyklarował sprawy. Ja też się pod takim podejściem do strojów kolarskich podpisuję, że strój zespołu, a nie indywidualna koszulka, czy strój narodowy, jak to teraz miało miejsce w przypadku Orlen Wyścigu Narodów. Natomiast jeżeli chodzi o tenis, ja może nie jestem jakimś wielkim fanem tenisa, ale zacząłem ten sport oglądać od kilku lat. I zwracam uwagę na stroje, natomiast nie zwracam uwagę na, chociaż na producenta też poniekąd, natomiast kiedyś oglądając ten sport w towarzystwie osoby, która bardzo mocno jest wgryziona w tenis, zwróciła mi uwagę chociażby na to, jak stroje stworzone przez koncerny absorbują pot zawodników. I świetnie, że mi na to zwróciła uwagę, bo rzeczywiście widać po niektórych producentach, że te stroje są takie, że nie widać po zawodniku, że jest spocony, a siłą rzeczy musi się spocić, no nie ma siły. A po niektórych widać, że są po prostu te koszulki aż ulane, nie? I to też jest reklama firmy, to znaczy albo ma jakieś technologie, które potrafią temu zapobiec, albo przeciwdziałać, albo jakoś to wchłaniać. Mogę wejść słowo? Od razu. Bardzo proszę, pewnie. Ja myślę, że na pewnym poziomie, już tym wysokim takim strojów dla sportowców wyczynowych, to mniej więcej poziom tych materiałów, czy to, co pan nazwał wypoceniem, czy śladami tego wypacenia, to jest mniej więcej podobny, bo to już muszą być tak wysokiej jakości produkty, że myślę, że tenisista, gdyby mu ktoś podrzucił piękną i śliczną koszulkę z jakiejś wełny albo bawełny, to by się zaśmiał i powiedział, że w tym nie wystąpi. I ja tutaj o strojach tenisowych nie mówiłem i nawet mi się to podoba, że jest taki, powiedzmy, podział już niezależnie jaki jest design tych strojów, tych koszulek, ale że na Wimbledonie obowiązuje biały, tak, a na innych kortach już można sobie grać w kolorowych strojach i widać, no choćby po Idze Świątek, ona wcześniej miała innego producenta i była taka bardzo łososiowa, nawet pamiętam miała taką no ala wieczorową, to nie chcę powiedzieć suknię, tylko
ten kostium. Teraz jest taka bardzo, bardzo na biało, wszystko to jest ładnie dopasowane, niewielki znaczek, fajnie, fajnie to wygląda. No niektórzy troszkę taki na kolorowo, jakieś pstrokate spodenki takie jak z plaży i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówiłem o tym, że dlaczego mnie to denerwuje w lekkiej atletyce, że strój powinien być jednak jakimś czynnikiem rozróżniającym. I zawsze w tym kontekście na przykład chwaliliśmy nasze narodowe koszulki w kolarstwie, bo jak pamiętamy wyścig pokoju, czy teraz podczas Mistrzostw Świata, to ten pionowy czerwony pas no widać idealnie, nawet jak jest zamazany obraz z helikoptera, to widać, gdzie jadą Polacy i o to chodzi w tych strojach. No te stroje powinny tym właśnie się wyróżniać. A w tej lekkiej atletyce, w tym kontekście, już niezależnie od jakości tych strojów, to mi to po prostu, mnie jako Tomaszowi Jarońskiemu, przeszkadza. Dziękujemy ślicznie, Innocent. Chcesz coś ale jeszcze nie, dodać? No, zaraz, bo ja przerwałem. A, bo przerwałeś. A ja przez chwilę poczułem się, jakbym był na Fashion Week. Dobra. Proszę pana, mężczyźni też potrafią rozmawiać o strojach. No, to tak, tak. Daliśmy oczywiście dobitne świadectwo tego. No nie, jeszcze, jeżeli tylko chwilę, bo tu już następne łapki są w górze. Kilka kwestii też, to znaczy kiedyś to chyba był Marcin Daniec, jestem fanem kabaretów, stand-upów, powiedział odnośnie, bo to też taki wątek padł we wcześniejszej rozmowie, odnośnie oglądania sportu z kobietą, przy kobiecie, z żoną, że jak nasi strzelali bramkę, to przechodziła w jedną stronę, a jak puszczali replay, to wracała. Coś w tym jest. I jeszcze tutaj odnośnie tego... To też się wtrącę, bo jeden z lepszych występów Marcina Dańca, nie wiem, czy pan słyszał, czy państwo w ogóle słyszeli, to jest to, jak na walkę Gołoty się próbował dostać i był duży tłok. I to Andrew, spokojnie, nie spieszymy się, Andrew wychodzi za pół godziny. Nie spieszymy się tu do toalety, tu jakieś whisky pił, wrócił z toalety, bo to była właśnie ta walka z Luisem, która tam trwała chyba minutę, tak? I wraca z toalety, a tam już nikogo nie ma, bo on to oglądał w jakiejś tam sali z telebimem. No, i się pyta, co już? No już po walce, no. Mówi, o Jezu, a Andrew miał wyjść. Świetny skacz. No właśnie, dlatego... Też a propos jeszcze komentowania tenisa, to taki stand-up chyba na Comedy Central oglądałem, że komentatorzy tenisa mają najłatwiejszą robotę w związku z tą kulturą komentowania, czyli jak jest gra, tak jest. To się nie komentuje, to któryś z tych stand-uperów powiedział, że komentowanie tenisa wygląda mniej więcej tak. Świetnie, świetnie. Brawo. I to jest wszystko, co należy tam zrobić. A teraz, jeżeli chodzi o to moje pytanie, bo był jakiś czas temu, to było teraz, odświeżyłem sobie troszkę w internecie, wpadka chyba, to było, okazuje się, mniej więcej 2 lata temu, czas szybko leci. I też jeden z komentatorów Eurosportu, tak, nie zdjął słuchawek przy okazji komentowania meczu Sabalenki. Karol Stopa. Tak. Nie chciałbym wymieniać sobie nazwiska, ale teraz tak, tam Mateusz Borek się odnosił, że on zawsze teraz już ściąga, tam zawsze ściągał te słuchawki, bo różne słowa padają w międzyczasie, ale powiem panu tak, odbiór społeczny tej wpadki, która została szumnie nazwana wpadką, no był entuzjastyczny, to znaczy w końcu ludzie usłyszeli to, co mówią w domu, takie miałem wrażenie, może nie wszyscy, tak, nie chcę też powiedzieć, że każdy tam używa wulgaryzmów, ale mniej więcej było to przyjęte tak jakoś z sympatią, z naturalnym zrozumieniem i nawet pojawiły się głosy, że można puścić pay-per-view za taki komentarz tenisa i na pewno będzie mnóstwo chętnych, ale stąd też moje pytanie do pana, chociaż tam pan mówił przed chwilą, że nie jest jakimś tenisowym ekspertem, ale jako komentator sportu, może
wypowiedziałby się pan, czy tam jakieś zdanie zaznaczył. Jak pana zdaniem ten komentarz tenisa jednak powinien wyglądać? To znaczy, co włączyć, co wyłączyć, tak? Bo jednak zgodzimy się tutaj chyba wszyscy, że no nie zawsze odzwierciedla styl tego komentarza poziom emocji, który jest w nas. Jeszcze ostatnie miałem tylko zdanie, bo to też no, takie... No to od razu odpowiem. Od razu odpowiem. Zaznaczę tylko ostatnią figurę i zejdę z mówcy, bo na pewno są następni, że takie wychodzenie z domu, ja też mam taką zasadę, jak naszym siatkarzom akurat średnio szło, to zawsze wyłączałem kanał, szedłem na spacer, wracałem, zawsze wygrywali. A jak siedziałem przed telewizorem i oglądałem, zawsze przerąbali. Więc jakiś sens w tej metodzie jest. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję. Życzę powodzenia. Dobrze, to ja się szybciutko odniosę. No, moim zdaniem, żeby nie było tylko tego pyk, 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 które tak pięknie pan Innocenty przedstawił, to moim zdaniem ja bym zezwolił na emocjonalne okrzyki w kluczowych momentach. Czyli no, jest jakieś przełamanie, jest jakieś piękne zagranie, może, żeby to nie był taki potoczysta, jakaś długa wypowiedź, ale jak byłby taki, ależ ta Iga zagrała, no to czy to by przeszkadzało? Nic, bo my siedzimy w domu i to samo myślimy. No. Takie jest moje zdanie. No i jeszcze wytłumaczenie z tym zdejmowaniem słuchawek u naszego kolegi z Eurosportu, to po prostu no, to był psikus techniczny. On przycisnął taki guziczek, który jest nazywany kaszlakiem, czyli do właśnie odchrząknięcia, czy do powiedzenia czegoś za anteną i ten guzik się jakoś niedobrze odcisnął, więc on był święcie przekonany, że jest poza anteną i to był no, błąd techniczny. Inna sprawa, że jednak no, powinna obowiązywać zasada, że słów ogólnie uznanych za wulgarne nawet w takich momentach się nie powinno się nimi posługiwać. To jest moja odpowiedź na pana wszystkie wątki. Dziękuję serdecznie, Tomku. Dziękuję na ten temu. Mogę pytanie? Ale... Mogę pytanie? Tak, proszę bardzo, Arturze. A propos tych wpadek, odsłuchując jakieś wspomnienia pana Krzyśka, padło hasło, czy panowie mieli jakąś wpadkę podczas komentowania długoletniego? Aż takiej nie. No na pewno zdarzały nam się... tego typu nie było, raczej jesteśmy no, pomyłki oczywiście, nie wiem, że się wydawało, że to ten kolarz w rezultacie był inny, to się zdarzają, jak się mówi na żywo, powiedzmy od 5 godzin czy nawet więcej, no to gdzieś jakieś przekłamania się zdarzają, ale my się specjalizowaliśmy w takich no, fajnych sformułowaniach, które trafiały do internetu, czyli takich bardzo nietypowych. Zresztą no, wyrobiliśmy sobie taką markę, więc spokojnie gdzieniegdzie możemy ją sobie też przedstawić. Choćby 1 kwietnia komentowaliśmy mecz piłkarski w telewizji Eleven pomiędzy Lens i Rennes i zupełnie to był komentarz od czapy, ale ludziom się podobało. Ale oczywiście to można zrobić tylko raz i wyjątkowo. Więc tego typu wpadki nie zaliczyliśmy takiej jakiejś no, takiej dramatycznej, którą bym pamiętał jako, jak mówił Jan Tomaszewski, jako wielbłąd, a nie błąd. Dzięki. Dziękuję. Zanim oddam głos następnym naszym słuchaczom i tutaj koleżance redakcyjnej Kasi, ale wpadł mi do głowy pomysł, słuchając właśnie tego, co mówisz, Tomku. Poproszę Patryka Mirosławskiego, abyście skomentowali mecz tenisowy. Nie. Razem ale to u niego nie ma tenisa, więc odpalę. Ale to spokojnie, to będzie. Czego się nie robi? Arturze, raz coś można robić, nie więcej.
Już no, ale... drugi raz to będzie nudne. No nie będzie nudne, bo piłka to jest piłka, a tenis to jest tenis. No tu chcesz łączyć piłkę z tenisem? No tu jest piłka i tu jest piłka. Ja wiem, że wy to zaraz połączycie w jedną całość. No, znam was. Tylko, że tam jest, tam była duża piłka, tu jest troszeczkę mniejsza piłka. I tamta jest kolorowa, a ta jest przeważnie żółta, z tego co pamiętam. Także nie połączycie tak za bardzo. Ale to tylko taka moja sugestia. Dobrze, zapraszam teraz koleżankę redakcyjną Kasię. Kasiu, tak, ja pamiętam i Tomek też pamięta. Masz tą książkę obiecaną, czekamy aż ja już mam przyjedzie odłożono. Do Polski. I... Tak, wie, ale proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. Ja co do sugestii pana Tomasza, że żeby komentarze wyścigów kolarskich wyglądały jak mecze tenisowe, powiem tylko, że połowa z nas, mówię za siebie, ale za sporą grupę znajomych, przestałaby w ogóle albo nie zainteresowała się w ogóle kolarstwem bez waszego duetu i komentarzy. A druga sugestia co do Igi, to wrzuciłam właśnie pod pokój taki mem, który dzisiaj dostałam od znajomych, co do sukcesów Igi, kto jest za to odpowiedzialny, można zajrzeć pod pokój. Pytań nie mam, bo ja za każdym razem, kiedy gości pan u nas, to z przyjemnością słucham głosu i tęsknię właśnie za takimi godzinnymi komentarzami tych wyścigów, gdzie nie oglądałam w ogóle dla kolarzy, tylko dlatego, żeby posłuchać o waszych ciekawostkach w każdym temacie, od zabytków poprzez okolice i wszystkich zestawień czasowych, także pozdrawiam jak zawsze. Dziękuję. Kasiu, spokojnie, to jak zaczną komentować tenis, to ja postaram się, oczywiście mówię tu o kortach ziemnych, bo na trawiastych byłoby to troszeczkę trudniej, to ja postaram się budować tam piaski. Czyli nie piaski, a zamki na piaskach. O, może tak? To wtedy będzie, wtedy im łatwiej komentować. A pana Innocentego zaprosimy, żeby robił tak ładnie to pyk. O, super. Rewelacyjny pomysł. Popieram i zgadzam się. Zapraszam teraz Grzegorza. Grzesiu, proszę bardzo. Witam, cześć Arturze, dzień dobry panie Tomaszu. Witam. No, troszeczkę mnie wybiło z rytmu to stwierdzenie, że Innocenty będzie robił pyk podczas komentowania ustawiania tych zamków z piasku. Ale to jest ciekawe. Ja mam inną propozycję, taką związaną z Eurosportem, bo tutaj oczywiście Le Mans jest dyskryminowane przez Artura i to niemiłosiernie. I to nie będzie mu zapomniane. Może kiedyś pan by się zgodził pomóc na przykład panu Mielczarkowi, panu Grzegorzowi Gacowi. Nie, to nie moja branża. Od razu wchodzę w głos. Moim zdaniem ja nie wiem, jako wychodzący ze szkoły przeglądu sportowego, gdzie dziennikarze mieli dwie, trzy góra dyscypliny, którymi się zajmowali. Staram się tego trzymać. No ja w swoim życiu oprócz kolarstwa, biatlonu, teraz biegów narciarskich, to chyba komentowałem jeszcze tylko podnoszenie ciężarów, a to też w zastępstwie Grzegorza Pajdy, który wtedy na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach pojechał zajmować się, bo był produkowany taki reportaż o Agacie Wróbel i nie mógł komentować, no bo musiał ją tam nagrywać, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. No ale miałem obok fachowca pana Zygmunta Smalcerza i Norberta Ozinka, także byłem tylko takim dzień dobry i do widzenia i podawanie jakoś wyników i tam troszkę powiedzmy budowanie emocji, więc nie w żaden sposób. Nie, to mówię zupełnie poważnie, bo rozumiem, że pana pytanie też było poważne, to jednak wyścigi samochodowe, formułę, czy wyścigi motocyklowe i tego typu rzeczy, to raczej nie.
przyznam się szczerze, że to było troszeczkę w prowokacyjnie. Prowokacyjnie i konwencji komentowania zawodów w ustawianiu zamków z piasku, ale jak, nie, tak na poważnie to oczywiście rozumiem. Natomiast mam takie jedną taką, powiedzmy, informację, a drugie to pytanie. Pierwsza rzecz odnośnie strojów tenisowych, bo tu też była wspomniana przez pana Iga Świątek, że wcześniej miała takie inne stroje, teraz miała taki bardziej elegancki. Po prostu zmienił się producent. Podpisała umowę z firmą, której udziałowcem nomen omen jest Roger Federer, także ze szwajcarską firmą on. To taka mała ciekawostka. Natomiast jak już jesteśmy przy wątku modowym, to ja chciałem się zapytać, czy na przykład cały czas postępuje jakaś rewolucja, jeżeli chodzi o stroje kolarskie. Czy też to już na tyle się, powiedzmy, udało stworzyć takie stroje, które są, powiedzmy, najmniej przeszkadzające, najlepsze dla kolarzy, że to już za dużo się nie wymyśli? No, trudno powiedzieć, bo przecież świat się rozwija także w tej kwestii, ale wszystkie te takie elementy związane właśnie z potem, czyli chłonięcie potu, to zresztą widać na podczas ciężkich etapów, kiedy jest gorąco, że kolarzowi pot nie cieknie, tylko widać tą sól, która zostaje, więc jakaś tutaj membrany i tego typu wszystkie historie działają, no ale ciągle coś jest wymyślane nowe w kolarstwie, to jest to naprawdę super opracowane te takie pończoszki, zarękawki, które oni sobie zdejmują bez większego wysiłku, troszkę się tylko jak deszcz pada z tymi kurtkami plączą, no bo to nie jest jednak łatwo założyć, ale to jest chyba wszystko dopracowane i ten postęp jest niesamowity. Ja pamiętam koniec lat 80. byliśmy na wyścigu amatorskim we Włoszech, Giro delle Regioni, i zaczął padać deszcz i staliśmy gdzieś po drodze, kiedy kolarze jechali, i pamiętam, że miałem taką ortalionową kurtkę sam dla siebie, ale jechał akurat Andrzej Sypetkowski, którego reprezentacja Polski wtedy nie miała w wyposażeniu tego typu ortalionów, i dałem mu tą kurtkę, on ją założył, jakoś przejechał, później z wdzięcznością mi na mecie oddał, czyli no, raptem, powiedzmy, niby tam 30 lat minęło, ale teraz wyposażenie kolarza jest no, niesamowite, jeśli chodzi o stroje i o jakość tych strojów. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Ślicznie. Grzegorz... Jeszcze dodam, ale zawsze coś mogą wymyśleć, bo na przykład w biatlonie już stroje są takie, że na łokciach są takie jakby porowate, żeby się po prostu, jak kładą się na dywaniku, żeby ten łokieć się nie ślizgał. No i to jest tam jakieś 3-4 lata temu takie coś wymyślono, żeby takie coś dodać. Czyli tutaj no, pewnie jest cały sztab ludzi w tych firmach, które produkują rozmaite kostiumy, o tym myślący, żeby zgodnie z regulaminem, no bo pewnie niektóre rzeczy mogą wykraczać poza regulamin, dodawać takie elementy stroju, które służą zawodnikowi. Dziękuję serdecznie. Grzegorz, jeżeli mogę coś od siebie dodać, mogę ci też na DM-ie zostawić, czy napisz do mnie, to ci odpowiem. Ja mam od jednego producenta kilka strojów kolarskich i wszystkie są różne. Materiały, kroje, etc., etc. Także ta, łącznie z pelerynkami, to co Tomek mówił. Także tutaj to wszystko cały czas ewoluuje do przodu. Się cały czas sytuacja zmienia. Chociażby na przykład z długością skarpet i z jakością skarpet, to też jest bardzo ważne. A taka ciekawostka to właśnie producent, czy sponsor, który wymieniłeś,
odnośnie i świątek. Właśnie dostałem dzisiaj ofertę, że mogę sobie u niego skarpetki w promocyjnej cenie zakupić. Więc taka informacja na gorąco. Nawet nie są drogie, 35 zł. Podobno bardzo fajne. Wracamy do naszych słuchaczy, wracamy, Tomku, do audycji. Proszę, Rafał, Krzysztof. Już straciłem teraz kolejkę. Krzysztof, proszę bardzo. To ja tak trochę powiem szczerze, jestem zaskoczony, w którą stronę poszła audycja o sporcie, bo to bardziej się zrobiła audycja o modzie, ale to w sumie też sportowej. Jeśli chodzi o stroje, to powiem szczerze, że mnie najbardziej rozbrajają stroje w biatlonie, które no tam w zasadzie tylko czerwone, 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 czerwone. Ale powiem tak, takie mam pytanie, ponieważ jestem, przyznam szczerze, laikiem, jeżeli chodzi o kolarstwo. Swego czasu w pływaniu był wyścig zbroi na stroje, gdzie tam jakieś tam dziesiąte części sekundy pozwalały lepsze stroje uzyskać. Czy tak samo jest w kolarstwie, że lepsze stroje potrafią jakieś tam dać korzyści, które no, przekładają się później na wynik? No i jeszcze tak chciałbym trochę wstanąć w obronie komentatorów tenisa, bo jednak czasami się te emocje udzielają, bo no, kiedy faktycznie się jakaś spektakularna akcja zadzieje, jak wczoraj w półfinale w Alcaraza z Djokovicem, no to potrafią rzeczywiście błysnąć emocjami, także to nie zawsze tak jest, że to jest tylko pyk, 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 wygrana, czy tam, nie wiem, przegrana, czy out, czy coś, tylko czasami jednak się troszkę ożywią. No i dobrze. No i bardzo, tak, no, pokazują, że są ludźmi, a nie tylko robotami, którzy tylko patrzą na ekran, bo my to samo widzimy. No, były właśnie zarzuty. No, taka jest w tenisie konwencja, że nie powinno się komentować podczas trwania gry i to troszkę moim zdaniem. No, mnie to przeszkadza, niektórym nie, jak zwykle. No, każdy ma inną opinię i nic z tym nie zrobimy, a oczywiście zapomniałem tą pierwszą kwestię, którą pan poruszył. A, spływanie. Stroje, tak. No, czy w kolarstwie dają jakąś korzyść? Tak, no, ja myślę, że jeżeli sportowiec ten na bardzo wysokim poziomie wyczynu otrzymuje informację, że ma najlepszy produkt, że specjalnie o niego zadbaliśmy, że tutaj jest jakiś niuansik, coś się tam dzieje, dzięki temu bo sekundę czy dwie będzie jechał szybciej, to jemu to pomaga psychicznie i ma taką świadomość, że firma, sponsor, drużyna o niego dba. Nawet powiedzmy w porównaniu do innych, czyli nagle się okazuje, że jakaś drużyna ma nowe koszulki z jakimś nowym, powiedzmy, patentem, to on się już wtedy jakby na starcie czuł nieco pokrzywdzony, słabszy. W związku z tym raczej myślę, że to jest w kwestii psychicznej, no bo na przykład weźmy pod uwagę rowery. W ostatnich latach, no te rowery się też różnią. W ostatnich latach tylko był jeden kolarz, taki czasowiec australijski, Rohan Dennis, który był niezadowolony z roweru, który dostał od drużyny, no bo drużyna ma oczywiście każda swojego rowerowego sponsora i musi jeździć na tych samych rowerach. Natomiast, no załóżmy, kolarz zmienia ekipę po 2 latach. W kolarstwie to jest dosyć częste, nie ma aż takich długowiecznych zawodników, którzy po kilkanaście lat jeżdżą w jednej drużynie, to on się przesiada na inny rower i jeździ na tym rowerze. No więc kwestia, że ten rower jest lepszy od tamtego, w tym momencie jakby no jest taka dosyć złudna. No bo mógłby się domagać, jakby pewnie kolarze się tam mocno, mocno postawili i doszłoby do jakiejś wojny, że załóżmy, no tak jak piłkarze, że każdy może mieć swoje buty, tak? No bo
pewnie to jest powiązane też rzecz jasna z kontraktami reklamowymi. W kolarstwie chyba drużyna pozostawia swobodę, to właśnie ciekawe co do okularów. Czyli kolarz może mieć indywidualny kontrakt na okulary i coś sobie do tej pensji wcale nie tak dużej w kolarstwie w porównaniu do innych sportów dorobić poprzez jakiś kontrakt właśnie reklamowy. A poza tym no, musi być wyposażony od A do Z w te stroje i ten sprzęt, który dana drużyna posiada na podstawie właśnie jakichś reklamowych kontraktów. Dziękuję ślicznie. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Garść informacji Radia Rebeliant odnośnie naszych audycji w przyszłym tygodniu. A więc już jutro 12 naszym gościem będzie dziennikarz Paweł Wroński, 13 pan poseł Witold Zębaczyński, 14 profesor Radosław Markowski, 15 senator Marcin Bosacki. Tak więc wszystkich zapraszamy serdecznie na godzinę 19.30 rozmowy Radia Rebeliant. Także będzie kilku dosyć mocnych gości. Zapraszamy. Wracamy z powrotem do rozmowy. Marcin, ja mam tylko jedną prośbę. Cały czas ci udzielam głosu. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, że rozłącza cię. Propozycja. Wyjdź, jeszcze raz wejdź. Wtedy powinno wszystko zadziałać. A my już wracamy z powrotem do rozmowy z naszym gościem. W zasadzie nie gościem, bo Tomasz cyklicznie co miesiąc razem z Krzysztofem jest w Radiu Rebeliant. Jak się oczywiście, nic nie zadzieje. W zasadzie powinienem powiedzieć gospodarz. Tak, jak się nic nie zadzieje, jak nie ma Le Mans i innych takich różnych. Tomku, wiesz co, ty na początku fajnie tak opowiedziałeś o tym moście. Mi się zaraz skojarzyło tak, że mamy dwie Polki, które się zapisały, bo już tak można powiedzieć, na kartach historii i Francji, i Polski. To jest Maria Skłodowska-Curie i Iga Świątek. Wyobraź sobie, może słuchacze nie wiedzą, ty powinieneś to wiedzieć na pewno, ale być może słuchacze nas nie wiedzą, że Maria Skłodowska-Curie wyszła za mąż za Pierre, chciałem powiedzieć de Coubertina, nie, za Pierre'a Curie i na ślubie była to mała uroczystość w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Jeden z przyjaciół podarował parze małżeńskiej rowery. I na tych rowerach pojechali w podróż poślubną. Tak, ja tak. Ja bym się teraz właśnie zabrał na taką podróż, nie poślubną, ale w świat tych rowerów, o których tu już mówiliśmy. Kryterium Dauphiné. Pokaz mocy Winigo. Ale ja mam takie spostrzeżenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, komentowałeś wszystkie etapy. O ile Winigo jest bardzo mocny i bardzo dobrze przygotowany, to czy Adam Yates i Rafał Majka, występujący w UAE, a liderem na Tour de France, który już niebawem będzie Pogacar, czy w zasadzie Yates, czy nie było to na celu drużyny UAE, żeby troszeczkę podmęczyć tego Winigo na kryterium Dauphiné. Takie odniosłem wrażenie, jakby to była taka zagrywka celowa. O, ja bym tak daleko, Arturze, nie szedł, bo wiesz, on nie musiał. No. Jak wyrobił sobie przewagę i znając jego dyspozycję, to od kilku etapów już był pewnym zwycięzcą całego wyścigu, a sobie sam reagował jak chciał, czyli dostosowywał pewnie tam w porozumieniu z ekipą swój poziom zaangażowania w ten wyścig, no jakby przygotowawczy, to wiemy, do swoich możliwości, oczekiwań, aktualnego poziomu wytrenowania czy planów dalszych, więc
Chyba nie. No, Yates może to być ciekawym zawodnikiem na Tour de France, no bo może być takim, to chyba Darek Baranowski przypomniał, jak w zeszłym roku, dopóki jeszcze, czy dwa lata temu, czekaj, jak Roglic jeszcze jechał w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku. Tak, no to się Pogaczar podpalił i pognał za Rogliczem, a później podobno za to zapłacił i być może bardziej tu bym się doszukiwał takiego pomysłu, żeby mieć Yatesa w rezerwie, który powiedzmy mając niewielką stratę mógłby szachować Duńczyka. Dlatego też no, kupiono tego zawodnika do zespołu i on na taki Tour de France no, już musi jechać bez jakichś własnych ambicji. Nie no, zgadzam się z tobą, tylko po prostu, tak jak powiedziałem, chciałem usłyszeć twoją opinię, bo tak patrzyłem na ten wyścig i mówię, cholera, czy to nie jest sytuacja z 2010 roku, pamiętasz to doskonale, bo też komentowałeś, Janez Brajkowicz walczył wtedy z Contadorem i na którymś z etapów Contador po prostu odcięło go totalnie, on się tłumaczył, że nie zjadł, czy za mało zjadł, nie tak się odżywiał i że go odcięło, co później się okazało, że przynajmniej takie ja mam informacje, że ani go nie odcięło, ani on tam, to nie chodziło o jedzenie, tylko odpuścił ten etap, mając świadomości to, że zbliża się Tour de France, więc każde siły są potrzebne i wygrał w 2010 roku Alberto Contador ten wyścig. Czyli chodzi o Tour de France. No i gdzieś w jednym z wywiadów czy z wypowiedzi właśnie wynikało to, że bardzo dobrze zrobiłem, że odpuściłem ten etap górski i nie walczyłem z Brajkowiczem. Ale to jest tylko taka moja sugestia, gdzieś tam analizując te wyścigi kolarskie. Dlatego się ciebie pytałem, jak ty to widzisz. No pewnie w tych czasach to doskonale wiesz, Arturze, że plany treningowe, wyścigowe, czyli w rezultacie ten utrata sił, przygotowanie odpowiedniej mocy, sposób przejechania wyścigu, prędkości, to wszystko analizują komputery, z komputerów dane analizują naukowcy, fachowcy w każdym zespole, od fizjoterapii do jakiejś medycyny. I to jest wszystko precyzyjnie zaplanowane i każdy zespół dla tych swoich najlepszych zawodników ma taki bardzo precyzyjny plan, więc to tutaj już nie ma takiej spontaniczności, jaka była kiedyś, tak, że ktoś sobie pojechał, powalczył, nawet jeszcze zupełnie niedawno, no bo tak właśnie jeździł Contador, niekonwencjonalnie, no ale to tak mi się wydaje, no teraz Pogaczar jest taki, może Remco Evenepoel też, ale już coraz mniej, może to wynika też z faktu no, jakichś niesamowitych ich predyspozycji wytrzymałościowych, to oni coś realizują nie do końca być może zgodnego z tym założonym harmonogramem przygotowania. Wiadomo, że Tour de France jest najważniejszym wyścigiem w sezonie i głównym punktem, nawet ważniejszym od Mistrzostw Świata czy innych wyścigów. Więc wszystko pewnie jest temu podporządkowane i tego typu zależności, o których ty mówisz, na pewno były też brane pod uwagę. A poza tym nigdy się tak naprawdę tego nie wiemy, no bo jak mówimy o tych sztabach, które tam wszystko analizują, to oczywiście te dane nigdzie nie wypływają. Pełna zgoda oczywiście, jak najbardziej. I trzeba też odnotować fakt, bo tu się zastanawiamy nad głównymi faworytami do zbliżającego się Tour de France, ale przypomnijmy, że Rafał Majka ostatecznie zajął 14 miejsce. Dzisiaj był na etapie 7, bardzo trudnym, bardzo ciężkim etapie. I bardzo fajnie pojechał. Wiesz co, tak patrzyłem tą końcówkę, bo było wiadomo, że jest pomocnikiem i tam zostanie, spłynie, a on mimo wszystko ten dwukilometrową tą ściankę, 1800 metrów, pojechał bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Nie dość, że popracował dla Yatesa,
to mimo wszystko powalczył, żeby być w tej dziesiątce. No i dobrze, bo może to nie wszyscy śledzą, ale ja mam takiego konika, bo na igrzyska trwają już oczywiście kwalifikacje olimpijskie i na razie my jesteśmy jako Polska daleko w tyle, no bo ani Rafał Majka nie jeździ dla siebie i nie zbiera aż tak dużej liczby punktów, podobnie jak Michał Kwiatkowski. Pozostali kolarze, no niestety są nieco słabsi. My w tym rankingu na razie stoimy tak, że ani jeden zawodnik na czas nie wystąpi, a w wyścigu ze startu wspólnego tylko jeden. No więc pewnie ambicje czy Michała Kwiatkowskiego, może nie Rafała, bo w Paryżu oczywiście w przyszłym roku nie będzie takiej trudnej trasy, no ale może i Stanisława Aniołkowskiego i jeszcze może paru kolarzy są na pewno takie, żeby no, raz w karierze pojechać na te igrzyska i powalczyć może, tak jak w Rio de Janeiro Rafał Majka niespodziewanie zupełnie zdobył brązowy medal, że no to myślę jest marzeniem każdego sportowca, czy powinno być marzeniem każdego sportowca wystąpić raz na 4 lata w Igrzyskach Olimpijskich, no a to będzie ból, bo tylko jeden będzie mógł pojechać, ba i jeszcze będzie osamotniony, nie będzie miał nikogo do pomocy, a maksimum są 4-osobowe składy i to w tym kontekście będzie wyglądało marnie, no bo wystarczy jakiś defekt i już nie będzie zawodnika, który mógłby na przykład oddać rower. No i tutaj zaczyna się robić właśnie ogromny problem z igrzyskami olimpijskimi, dlatego że mieliśmy 3 zawodników, teraz będziemy mieli tylko jednego właśnie. No może dwóch, no może w zasadzie w Polsce się jeszcze sezon nie rozpoczął. Ale wiesz co? Ja ci przerwę, przepraszam. Ja ci przerwę. Ty powiedziałeś, że no niespodziewanie zdobył brązowy medal. Niespodziewanie zdobył brązowy medal, bo powinien zdobyć złoty medal. Oczywiście tutaj... No nie, to już wchodzisz w gdybania. Nie wchodzę w gdybania. Przypomnij sobie sytuację. Grupa goniąca, gdzie jedzie Fulzang, Avermaet. A przypomnij sobie wcześniej, że Rafał jechał z Nibalim i chyba z Uranem czy z Enao, z Kolumbijczykiem i tam ci dwaj wypakowali. No dobra, okej, ale no. poczekaj. No to zreasumujmy. Nie, Rafał, no, ale będę się kłócił. Powiem ci jedno. Rafał Majka nigdy nie był typem zawodnika na wyścigi jednodniowe i dlatego tutaj upatruję tej sensacji. Pozwolisz mi dokończyć, szanowny panie Tomaszu. No wiem, że go dogonili, a ale go no, nie dogonili, ale to byłby zły. Ja tą sytuację właśnie, ja się czepiam, często mi mówią, że ja się czepiam szczegółów. No był szczegół taki, że ta grupa goniąca za Rafałem, no gdzie się wysypali i Nibali i Henao, nikt nie wiedział, że został jeden. Oni wszyscy myśleli, że tam trójka leży. I co bo zrobił nie ma Pulito? Radia podczas igrzysk. Tak, bo nie ma radia. I co robi Pulito Rodriguez, który był najbardziej zorientowany? Macha ręką, że tam z przodu jest jeszcze jeden zawodnik. I wtedy pognał właśnie Fulzang i Avermaet. I ten szczegół zaważył. Abyśmy no, mieli złoto. No dobrze. No, no chociaż raz przyznałeś mi rację. Dziękuję. Nie. Ale jak no, wiem, że tak było, ale to nie ma się nijak do tego, że medal Rafała Majki był niespodziewany. Nie, no ja wiem, oczywiście, ja cieszyłem się, z każdego medalu się cieszę i ten brązowy medal, jak Rafał zdobył, to skakałem pod sufit, także mój to taki niedosyt we mnie przemawia tu, że cholera ten Pulito Rodriguez, że się musiał zorientować, że tam jeszcze jeden pojechał. Może i dobrze, że już skończył karierę, bo dalej nie będę ciągnął tego tematu. To Tomasz, zbliżamy się do końca, zostało nam 10 minut, a jeszcze jeden taki temat, właśnie straciliśmy z tobą połączenie, ja go już ruszyłem, sukces w Le Mans, 24 godziny, polskiego zespołu Inter Europol, jak ich nazywali komentatorzy, turbo piekarze.
Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Na pewno całego nie oglądałeś i to siłą rzeczy. W ogóle nie oglądałem. Bo... No i czasami, no nie mogłeś oglądać, bo komentowałeś. No komentowałeś. Tak, inne zajęcia nie można... Nie polecam nikomu, żeby cały dzień siedzieć przed telewizorem. Jasne, ale wiesz, co mnie ucieszyło? Dużo innych, piękniejszych spraw. Ale wiesz, co mnie ucieszyło? Że właśnie mamy taką dyscyplinę, kiedyś też tak w skokach było, mam nadzieję, że będzie, że właśnie po drugiej drużynie, która zajęła drugie miejsce, w następnej drużynie, jechał Robert Kubica. Oni zajęli tam 16 sekund straty, więc mieliśmy... tu typowo polską drużynę, bo to z polską flagą jechała, natomiast Robert Kubica startował belgijskiej. Ale też wiadomo było, że to sponsorem jest Orlen. I dwa takie fajne akcenty, bo było na co popatrzeć, chociażby na sam koniec, jak zagrali nam hymn. Fajnie to wyglądało. Nie wiem, czy oglądałeś. Stanęli na podium cała nasza drużyna. I pamiętasz, często żeśmy rozmawiali i tutaj moje pytanie będzie. Ja często rozmawialiśmy na ten temat. Ja podkreślam w wielu rozmowach, że takimi najlepszymi, może najlepszymi to jest takie złe słowo, ale fantastycznymi ambasadorami naszego kraju to są sportowcy. Oczywiście rozumiemy słowo ambasador. To jest zawód, to jest też funkcja wykonywana poprzez polityków, ale nikt tak nie promuje polskiego kraju, polskich barw, chociażby hymnu, jak sportowcy. To, co właśnie dzisiaj zauważyłem, nie tylko dzisiaj, ale w wielu, wielu przekazach sportowych, czy sam osobiście będąc, jak to robi wrażenie na wszystkich, a wiadomo, że miliony czy setki milionów, a czasami miliardy, jak przy Igrzyskach Olimpijskich, ludzi siedzi przed telewizorami i się zaczyna zastanawiać, no właśnie, gdzie ta Polska leży, gdzie ta Polska jest i troszeczkę poprzez naszych sportowców, którzy odnoszą sukcesy, no mamy tą promocję. Natomiast jak się tak patrzę na tych polityków i tych ambasadorów, to powiem ci szczerze, że poza tym, że są tam, w tych krajach, no to niewiele z tego wynika. I zawsze byłem za tym, żeby polskich sportowców wspierać, chociażby właśnie po to, że te sukcesy są widoczne na całym świecie. A jaka jest twoja opinia? Halo? Coś... Jestem, bo ciebie słyszałem, ale mi się jakoś mikrofon wyłączył. Widzisz, ciągle się coś dzieje. Może Krzysiek z Paryża tutaj jakieś... Eddie Merckx do niego dzwoni. Tak, jakieś zabiegi robi. Słuchaj, no zgadzam się z tobą w pełni. Zresztą no, sport został tak zbudowany... Cała historia sportu, tych nowożytnych igrzysk olimpijskich właśnie polegała na tym, żeby tutaj uwypuklić powiązanie państwowe z flagą, z hymnem i jednocześnie idea starożytnych igrzysk olimpijskich, że igrzyska olimpijskie przerywały wszelkiego rodzaju działania wojenne. Teraz już oczywiście tak się nie dzieje, a kiedyś to obowiązywało, czyli to no, coś zastępczego, czyli jakieś pojedynki, rywalizacja, pokaz siły, ale w celach pokojowych i z tego powodu ludzie nie giną i miasta nie są obracane w perzynę, więc jest, jak najbardziej akceptuję i zgadzam się, chociaż no, tak po prawdzie, no to tam politycy to mają inne zadania, ambasadorzy też, bo to jest taka funkcja jednak czysto reprezentacyjna, a rzeczywiście nic nie robi lepiej dla promocji danego kraju niż osiągnięcia właśnie sportowców, no bo jednak sport jest, czy ktoś będzie to uważał, czy, że to jest coś w rodzaju jakiś element kultury i pokazania jakiejś sprawności, siły danego państwa, danego narodu, że to jest rzecz istotna. Więc się z tobą tym razem, Arturze, zgadzam. A dziękuję.
Ja się często z tobą zgadzam. Ja nie wiem, dlaczego ty się ze mną nie zgadzasz. Nie, no ty powiedziałeś, że zawsze mam inne zdanie. No, masz inne zdanie. Zdanie odrębne, to się tak mówi, tak? Tak. Zdanie odrębne. Dobrze. Mamy jeszcze dwóch mówców, także zapraszam. Innocenty, proszę bardzo, oddaję ci mikrofon. Halo, Innocenty, słyszymy się? Być może nas nie słyszy. Pan tak, Innocenty już tylko... był, więc to może łatwo. Tak, był, tylko że... No, ale nie, on zszedł na słuchacza, a teraz wróci i podniósł łapkę, ale nie wiem, być może jest czymś zajęty w tej chwili, to wiemy, jak to wszystko działa, to w takim razie Dariusz, proszę bardzo. Dobry wieczór wszystkim, ja już krótko. Pytanie do pana Tomasza, mam nadzieję, że pan będzie komentował oczywiście Tour de France i czy będą Radio Braciaki też podczas Tour de France? Jak Paweł. A, Praciaki, przepraszam. Tak, to pochodzi od miejscowości Praciaki w Beskidach, gdzie Krzysztof czasami urzęduje, a nie Braciaki od braci. To tak tytułem wyjaśnienia i odpowiadam nie, no na dziś nie. Dlatego, że no, Krzysztof, delikatnie mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, no rozstał się ze stacją Eurosport. No tak, widziałem kiedyś taki dłuższy wywiad w telewizji z panem Krzysztofem, bo brakowało pana niesamowicie na Giro, nie dość, że Giro było takie średnie w tym roku, żeby nie powiedzieć słabe, a jeszcze bez pana komentarza to jeszcze się wydawało słabsze. I takie krótkie pytanie, jak się panu żyje bez raz ciach ciach? No jakoś daję sobie radę, no, jak i w życiu. No, są rzeczy, do których się człowiek przyzwyczaił, ale później pojawiają się nowe i trzeba z tym żyć. Tylko oczywiście tęsknię do komentowania biatlonu, bo bardzo lubiłem tę konkurencję, i zwłaszcza jeszcze z Krzysztofem, ale Tomka Sikorę też lubię i biegi narciarskie, które teraz komentujemy we dwóch w zastępstwie, no bo biatlonu nie ma. Też lubimy i Tomka Sikorę też lubię, więc no, jakoś życie biegnie do przodu i trzeba z tym iść, a nie rozpamiętywać. Trzeba żywymi naprzód iść, po rzeczy sięgać nowe, a nie w umarłych liści, coś ten z uporem stroić głowę. O, coś takiego. No. A jeszcze takie pytanie techniczne, bo tutaj na tym ostatnim wyścigu kryterium de Dauphine Vinegory zastosował coś takiego, że chyba taki rodem z MTB, z tych góralskich, że miał tylko pojedynczą tarczę z przodu. Myśli pan, że to pójdzie dalej w tą stronę, że na takich wyścigach, gdzie tych górek, powiedzmy, nie ma za dużo, właśnie będą jednak, bo ten rower jest lżejszy, myślę, że no i tak, to miało na celu. Rower nie może ważyć mniej niż chyba, o Jezu, teraz nie wiem, 7,5 kilo. Nie, 6800. 6800, dobrze. 6800. 6800, więc to odchudzanie roweru i tak ma tak. Granice. Ma granice, poza tym no tu się opieram na opinii Darka Baranowskiego, że to też zbyt lekki rower, to może być jednak niebezpieczny. Więc taki element też jest istotny. To myślę, że to tak jak no, te tarczówki tak z oporem wchodziły, a teraz wszyscy jeżdżą, że być może będą to stosować także na jakichś określonych etapach i mając określone predyspozycje, no bo jeszcze dodajmy, że teraz, no kiedyś to były te zębatki i przerzutka i nie można było tak kręcić tymi przełożeniami jak obecnie, a teraz to przez tą elektronikę i coraz nowocześniejsze te urządzenia, które pozwalają zmieniać biegi kolarzowi, no to jest możliwe. No torowcy też tak jeżdżą przecież na tych, na MTB to chyba nie. Na MTB mają jedną tarczę, tylko
tylko schodu chyba nie. Schodu chyba dosyć dużo ma jedną tarczę. Przynajmniej teraz jak rowery wypuszczają, to są wszystko z jedną tarczą z przodu. No takie były mody. Ja pamiętam, że jak te, do ogólnej sprzedaży no, dla takich klientów jak ja wypuszczano rowery, no to się zachwycano tym, tą liczbą przełożeń, czyli z przodu były trzy, tak, na tych takich amatorskich rowerach do jeżdżenia. Z tyłu to chyba z 10 tych przełożeń, no a teraz też na tych amatorskich rowerach się od tego odchodzi, no z przodu to już chyba standardem są dwa przełożeń, dwie tarcze, większa i mniejsza. I jakoś to wszystko można dostosować tymi odpowiednimi przełożeniami właśnie. No, trudno mi powiedzieć. No, jest to jakaś nowość i pewnie, jak to zwykle bywa, to inni będą to powielać. Później się UCI nad tym zastanowi i żeby dodać pracy komisarzom swoim sędziom, to na przykład wprowadzi jakieś obostrzenia w tej mierze. No, tak jak ostatnio zrobili z tym kładzeniem rąk podczas wyścigu ze startu wspólnego, czy z tą pozycją, pozycją aerodynamiczną i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękujemy, Dariuszu. Proszę bardzo, Kasia. Ja mam takie trochę pytanie z innej beczki. Na przykładzie ostatniej afery z sędzią Marciniakiem i jego brataniem się z Konfederacją. Jakie ma pan zdanie w tym temacie? Czy sportowcy powinni obstawać za jakimiś tam opcjami politycznymi, czy jednak mimo wszystko sędziowie i sportowcy powinni się od każdej polityki trzymać z daleka? Ja wiem, że gdzieś to tam sponsoring, nie sponsoring, to wszystko jest powiązane, tylko czy to powinno tak wyglądać, jak wygląda no, na przykładzie na przykład sędziego Marciniaka? Znaczy, moim zdaniem każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów politycznych i niedobrze by było, gdyby jakieś takie zakazy występowały. No ale ideą sportu, tak jak kultury, no w kulturze to tam idzie troszeczkę gorzej, no bo jednak środowisko kulturalne jakoś jest szufladkowane też politycznie, czyli są osoby, które nie śpiewają, czy krytykują nawet tych, którzy śpiewają teraz w Opolu. Kiedyś, jak pamiętamy, był bojkot w stanie wojennym aktorów, którzy nie występowali w telewizji reżimowej. Teraz też nie wszyscy się garną do telewizji publicznej i no jakby mają rację, no bo nie chcą się identyfikować z tymi treściami, które płyną na antenie. Gdyby pani się mnie spytała, czy powiedzmy, gdybym dostał propozycję, na pewno nie dostanę, ale gdybym dostał, to nie przeszedłbym do telewizji publicznej. I mam znajomych, którzy właśnie w ten sposób, czyli jakby pod względem politycznym, takim moralnym, samym faktem, żeby rano spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie, a nie inną osobą, na takie rzeczy się nie zdecydowały, więc tutaj polityka no, wdziera się do wszystkich elementów naszego życia społecznego. Natomiast no, w sporcie zawsze była taka, no, obowiązywała taka troszeczkę niepisana tradycja, że jednak sportowcy mniej się angażują. No, czasami widzimy, że już po zakończeniu kariery to i owszem, bo przecież jedni i drudzy panowie kandydowali czasami z jakichś egzotycznych partii, tak jak kiedyś z Samoobrony. Ale rzeczywiście, że to w tych czasach to fajnie, że jest taki, takie jest moje zdanie, że jest taki element, który jeszcze polityka nie zawłaszczyła. Czyli powiedzmy, jeżeli mam już wątpliwości, czy na przykład wyszedłbym na ulicę z jakimś takim mega patriotycznej koszulce, żeby nie być poczytywany za zwolennika jednej słusznej opcji,
no to powiedzmy, myślę, że nikogo nie razi biało-czerwona koszulka naszych piłkarzy czy lekkoatletów na igrzyskach, więc może to i dobrze, tak troszeczkę uważam, czyli sport jest no, jednym już z niewielu elementów, który nie dzieli, a łączy. Niezależnie od opcji politycznej, bo już nam politycy, a szczególnie PiS, to już wprowadzili do życia coś takiego, że każdy musi się gdzieś tam zdeklarować. Dziękuję bardzo. No tak, Orlen jest jednym chyba z większych w Polsce tak zwanych sponsorów sportu. Więc gdzieś to tam no, zobowiązuje, ale oni też wymagają czegoś w zamian. No tak, ale tak jak widzę, nie aż tak gwałtownie, czyli nie ma czegoś takiego. Może tylko ci członkowie, no bo istnieją takie też do pozostałości jakby po tych klubach wojskowych, to jednak tutaj są angażowani jakoś sportowcy, którzy są no jednocześnie żołnierzami. Natomiast no, na szczęście Orlen, czyli no spółka zarządzana przez ludzi z PiS-u, jakoś w ten sposób nie aż tak bardzo nie angażuje tych sportowców w promocję jednej opcji politycznej. Halo? Dziękujemy. Tak, jesteśmy, słuchamy, dziękujemy ślicznie. A to ty miałeś na myśli tego wybitnego, mówiąc o że się angażowali w politykę, tego wybitnego kolarza, który startował z list samoobrony. Czekaj, niech ja sobie przypomnę nazwisko. Rysiu Czarnecki, on obecnie zmienił dyscyplinę i przeszedł do siatkówki. Nie, to nie? Bramkarz Tomaszewski, no, pełno było. A, tak. Nie, bo ja myślałem, że o tym, co teraz przy siatkówce. Nie, tak. Nie, to on tylko zrobił sobie zdjęcie z rowerem, z piłką siatkową. A, i za to 160 tysięcy miesięcznie rocznie bierze. No tak. No to ja też mam takie zdjęcie. No to sobie załatw. Postaram się, ale nie w tej kadencji. Dobrze. Ostatnie dwa głosy i będziemy pomału kończyli. Więc jeszcze raz, Innocent jesteś? Bo podniosłeś rączkę. Tak, teraz jestem, przepraszam. Dziecko do mnie dzwoniło, a sytuacja prywatna zezwala czasami tylko na kontakt telefoniczny, więc uznałem wyższy priorytet. Ja tutaj chciałbym jeszcze zakończyć ten wątek strojów, bo od niego zacząłem. Było tutaj w kolarstwie, ale na przykład w kolarstwie nie odróżniam za bardzo kroju strojów męskich od damskich, natomiast w lekkoatletyce, w siatkówce bardzo. I pytanie pierwsze do redaktora sportowego, czy to rzeczywiście ma jakieś przełożenie poza walorami wizualnymi? To pierwsze pytanie. To teraz odpowiem, bo później zapomnę. Więc jeśli chodzi o panie, to panie inaczej troszeczkę mają skrojone spodenki, żeby były bardziej przystosowane do właściwości anatomicznych kobiety. I kiedyś był z tym problem, to głównie chodzi o tą irchę, czy teraz jakieś pewnie może i nowocześniejsze materiały, która jest w spodenkach. Niektórzy to tak żargonowo nazywają piluchę, że ona jest troszeczkę inaczej i krój spodenek jest inny siłą rzeczy. A kiedyś panie się, no w tych dawnych latach to się skarżyły, że nie ma właśnie produkcji dla pań, tylko muszą jeździć w męskich spodenkach, czyli tak jakby, no nie wiem, jeździły z rozporkiem, ale teraz chyba też nie ma co do na przykład normalnych spodni, tak, żeby że dla kobiet się kupuje, produkuje spodnie bez rozporku, bo chyba te dżinsy to i z rozporkami są, oprócz tego, że mają dziury wszędzie. No, a drugie? Tak. Ja przepraszam. Jorge, wyłącz mikrofon, wycisz mikrofon, bo po prostu są zagłuszenia. O, wyłączył.
będąc zgryźliwy, powiedziałbym, że może trendy jeszcze przedwcześnie szły za tym, co teraz się dzieje i może kiedyś ten rozporek w damskich spodniach się przyda. Przepraszam, to wybrzmiało to w eterze. A teraz drugie zdanie. Panie Tomaszu, teraz bardzo dobrze pana kojarzę, rzeczywiście, przepraszam, to trochę takie zdanie laika. Wyścigi kolarskie, oczywiście, bo bardzo dużo tutaj było. Wyścigi kolarskie na antenie Eurosportu. Bardzo przepraszam, że wcześniej nie znałem, ale chyba też takim troszkę. No i imię pana wskazuje, że można pana potraktować jako niewinne. Tak, bardzo dziękuję. I takim pudrem na nos dla pana będzie to, że poznałem po głosie, a nie po nazwisku. To chyba też jest fajne. Myślę, że bardzo fajne dla komentatora. I proszę pana, pytanie takie drugie w takim razie. Skoro komentuje pan tyle wyścigów kolarskich i to bardzo dobrze pan robi, bo teraz skojarzyłem zupełnie głos, to czy ta pasja do sportu kolarskiego jakoś panu się udzieliła? Jakaś tam ścianka na Bukowinie, czy pan nieraz próbował? Nie, jestem za stary. Sam siebie słyszę teraz, czyli mam tak zwaną zwrotną. Jeżdżę na rowerze, ale nigdy nie jeździłem wyczynowo. To ostatnie tylko, pana zdaniem proporcjonalnie. Walory trudności wyścigu kolarskiego w stosunku do jego atrakcyjności dla widza, tak? Czyli układanie trasy, to najczęściej chyba w Polsce decyduje Czesław Lang, chociaż o, następny wątek mi się też znowu odnośnie tych skarpet za 30 zł, ale to nie. Odnośnie tej trasy kolarskiej, wyścigu kolarskiego, pana zdaniem, co tak naprawdę decyduje, czy tylko trudności i walory wyścigu kolarskiego, czyli zjazdy, podjazdy po płaskim, czy także i w jakim procencie walory atrakcyjne już dla widza, tak? Czyli te zdjęcia z helikopterów, z dronów i tak dalej. Bardzo dziękuję. Wiem, o co chodzi i odpowiem panu bardzo szczerze i po prostu. Czesław Lang jeździ tam, gdzie go chcą. Czyli jeżeli dane miasto przyjmuje ofertę sponsoringową, no to tam jest organizowana meta i to jest podstawowa trudność w Polsce. Można sobie wymyślać kapitalne trasy pod względem widowiskowym i pod względem sportowym, ale jeżeli włodarze miasta, powiatu czy województwa są niechętnie nastawieni, no to nic się z tym nie zrobi. O. To taka odpowiedź. Halo? Tak, ja bardzo dziękuję. Tu chyba host chyba zaraz będzie udzielał następnych głosów. Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje wątpliwości. Dziękujemy. I ostatni głos, Krzysztof. To ja tak jeszcze pytanie a propos tego, co nawiązania do tego, co Kasia przed chwilą wrzuciła, powiązania polityki ze światem sportu i Orlen. Jak pan się odnosi do... Bo powiem szczerze, ja mam mieszane uczucia. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem za, czy jestem przeciw, bo tak no z jednej strony za, z drugiej przeciw. Sponsorowanie przez spółkę Skarbu Państwa, czyli Orlen, sportowców. Czy powinno tak być, czy nie powinno? No, choćby też te w kontekście no, sportów motorowych, może nie akurat Le Mans, ale na przykład Kubicy. Znaczy, trudno nam jest za biurka, czy spokoju wirtualnego, czy prawdziwego to oceniać. Mam nadzieję, że to wszystko, no bo te firmy są spółkami Skarbu Państwa, czyli no jakby naszymi wspólnymi, tak teoretycznie, no, dokładnie. Przynajmniej. Mam nadzieję, że wszystko to jest oparte na jakichś planach, tak jak to by było w firmie prywatnej. Czyli wchodzimy w jakiś biznes, jakiś sponsoring, w jakiś marketing, w jakiś PR, no to robimy badania, sprawdzamy, czy to się przełoży na sprzedaż, czy będzie budowało dobre imię danej firmy i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli to jest na zasadzie jak w czasach, a boję się, że tak jest, jak w czasach dawno już niesłusznie minionych, czy słusznie minionych,
Czyli wicie, rozumicie, tu przyjedzie wyścig kolarski, to wy ich musicie, czy powiedzmy macie tutaj sportowca, to wy sekretarzu, towarzyszu, rzućcie mu jakieś pieniądze, bo nam potrzeba, żeby w mieście X coś się tam działo. Jeżeli to jest wszystko oparte dość realnie, że ktoś nad tym siedzi, że ktoś nad tym pracuje, no to okej, okay, to mi też tak nie będzie przeszkadzało. A jeżeli to jest tylko na zasadzie politycznego wykorzystywania też reklamy danej firmy i danej opcji, no to bardzo niedobrze, bo w tym kontekście proste jest zdanie, że dana firma jest źle zarządzana. No, szasta pieniędzy na prawo i lewo, a nie ma z tego żadnych korzyści. No, w spółkach jakichś prywatnych no to nie ma miejsca, no bo gdzieś tam jest właściciel, jakiś zarząd, prezes i tak dalej. I to są jakby ich pieniądze, a tu są pieniądze nasze. No ale to za mało mamy danych. No, wygląda to troszeczkę dziwnie i teraz w zasadzie w Polsce zdolne do płacenia, sponsorowania sportu są w zasadzie tylko spółki Skarbu Państwa i nawet niedawno wybrany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego no to wprost przedstawił taki deal dla tych, którzy go wybierali. No, chcecie mieć w sporcie pieniądze, to wybierzcie mnie, bo ja jestem znajomym wicepremiera Sasina. Koniec, kropka. No i tak to właśnie. Mogę na koniec jeszcze jedno pytanie? Oczywiście. Artur, jesteś współprowadzącym, czyli udzielam się. Było parę sam sobie udziel głosu. Udzielam sobie głosu. Panie Tomku, bo zmartwiła mnie ta cała sytuacja z liczebnością Polaków na zbliżającej się olimpiadzie. Jak wygląda sytuacja i perspektywa naszych pań? Panie walczą o to, żeby wystawić maksymalną liczbę zawodniczek, czyli cztery, a na pewno pojadą trzy. Panie się dużo lepiej prezentują i to nie tylko Katarzyna Niewiadoma, ale i Marta Lach, i Marta Jaskulska. Bardzo wiele mamy super, super zawodniczek o rozmaitych specjalnościach, które tych punktów zdobywają całe mnóstwo. Czyli będziemy trzymać kciuki za panie. No tak. Super, dziękuję bardzo. Świetna rozmowa. Dziękuję. Dziękujemy, Arturze. Ja tobie szczególnie dziękuję za współudział w prowadzeniu jako debiutującemu. Krótko, informacyjnie, prosiłbym o zaobserwowanie naszych profili na Facebooku, YouTube, jak również tutaj na Twitterze. Codziennie sporo informacji, zwłaszcza na Facebooku i YouTubie. Tam ostatnio udostępniamy wszystkie materiały, które się ukazują na Twitterze, wszystkie nasze audycje, łącznie z tymi live. I jeszcze raz przypominam, na jutro zapraszam na audycję o 19.30 z panem redaktorem Pawłem Wrońskim. We wtorek poseł Witold Zębaczyński, w środę pan profesor Radosław Markowski, a w czwartek senator Marcin Bosacki. Ja dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę. Tomeczku, tobie naprawdę ogromne dzięki, bo praktycznie byłeś za dwóch, bo byłeś sam za siebie i byłeś za Krzysztofa. No dzięki Arturze. Miejmy nadzieję, że następny raz Krzysztofowi udać się pokonać te wszystkie względy techniczne i usłyszymy, bo lubię z tobą gadać, ale lubię też gadać z Krzysiem Wyrzykowskim i jak będzie podczas audycji, to już mi nie powie, że Małgosia go woła na kolację. Wiesz, ja uwielbiam, jak wy jesteście we dwójkę, bo wtedy ja sobie po prostu przerzucam na tryb słuchającego i mam kochany, święty spokój. Przymierzasz się do komentowania tenisa.
Ale nie, to wy. Nie, wy będziecie Nie, ja będę budował zamki. No do... Nie, ja będę budował zamki na piasku, a wy będziecie komentowali. No, będziecie mogli komentować tenis albo to, co ja robię. No to, a możecie nic nie mówić. Dobra. Także dziękuję tobie serdecznie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję ci, Arturze, i dziękuję państwu za obecność. Wejdę, przepraszam, w słowo, bo chyba nie udzielą mi głosu. Panie Tomku, bardzo przyjemnie się pana słucha podczas komentowania wyścigów kolarskich. Naprawdę, niech to spłynie lukrem po pana plecach, niech pan się sklei z pościelą, ale serio, dziękuję. Przez 5 godzin tam się nie za wiele dzieje, naprawdę z przyjemnością się pana słucha. Dobra, dzięki wielkie. Bardzo mi miło, tak na wieczór miłe słowa. Dziękujemy, Innocenty. Ja chyba przestanę oglądać i słuchać wyścigów kolarskich. Tak jest. Zacznij słuchać tenisa. Zacznę słuchać tenisa, to dobra rada. Kiedy jest następny? French Open się skończyło, Wimbledon. Ale Wimbledon to nie w mojej stacji. Wimbledon nie jest w twojej stacji, ale jest Tour de France. No to dobra, to będzie kompromis, będę oglądał i słuchał. Dobra. Także dziękujemy serdecznie wszystkim. Dziękuję, za uwagę. Pozdrawiamy, dobranoc. Dobranoc. Wszystkim państwu życzę. Kłaniam się, Artur Machnik, Radio Rebelia.